Tyler. Cześć, Ty. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zranionym. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją agentką. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Życzę powodzenia, Tyler. Dziękuję bardzo, opiekunku. Sukces. Teraz już my się będziemy cieszyć. Udało wam się, a niech mnie. My to zrobiliśmy. Wszyscy, wspólnie. Dobra robota. Przyjeżdżajcie na lotnisko. Trzeba obmyślić strategię na wyścig. No jasne. Jaka to strategia niby jest potrzebna? No co potrzebuję, to na maksa ulepszone samochody. A że już są, no to jesteśmy w pełni gotowi. Czy coś sobie poroluje, ale nie, to nie jest nic lepszego. Cześć i czołem, widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku z Need for Speed'a. Dzisiaj w zasadzie jeszcze nie będziemy rozpoczynać gonitwy banitów, a w zasadzie przygotowań. Bo chciałbym wam pokazać... w jaki sposób, przynajmniej według mnie, fajnie i łatwo się grinduje kaskę w Need for Speedzie. Będziemy się kierować powoli do tego miejsca. Mianowicie są to te dwa wyścigi speedcrossowe. Najprostsze, najkrótsze ze wszystkich. Za jeden taki dostajemy 20 koła. Zrobimy to parę razy, to zdobywamy też dostawy i karty, prędkości. No i przy okazji możemy się troszeczkę przetestować, jeśli chodzi o driftowanie. Wiecie, taki movement samochodowy. Ja sobie ulepszyłem już auto na maksa do speedcrossu, takiego Fordzika, Focusa. W zasadzie było osiągnięcie na Steamie, dlatego tylko i wyłącznie to zrobiłem. Można wybrać jeden z tych dwóch wyścigów. Ja zazwyczaj wybieram ten pierwszy, nie ten, tylko ten drugi. Ten jest trochę dłuższy, ale pokażę wam oba. No i w zasadzie nie trzeba się wcale starać, żeby zrobić ten wymagany wynik. Ojej, to mnie tutaj trochę przyciągnęło. Ojej, trochę nie grałem przez ostatni czas. Trzeba się przystosować też troszkę. Dlatego też nie chcę zaczynać póki co gonitwy banitów. Mogło być średnio. Dobra, trzeba pokazać poziom na odcinku, no bez przesady. Poza tym, robię ten odcinek też dlatego, że chciałbym się was zapytać, czy chcielibyście... Eliminacja. Poza tym, że coś robił jeszcze po fabule, paybacku, to czy chcielibyście zobaczyć u mnie inną grę Need for Speed'ową? Oczywiście też przechodzilibyśmy fabułę, panie. Przy okazji tuningując i rozmawiając tam ze sobą. Czy w sumie ja prowadzę monolog, ale nieważne. Jak gdyby nie. No, ale czy chcielibyście zobaczyć jeszcze Need for Speed na kanale? Niekoniecznie paybacka, chociaż jeżeli chcielibyście, to pewnie. Ale na przykład takiego Unbounda. Hita niestety przeszedłem samodzielnie już w tym momencie. Oj, serio, nie skręca. Już w tym momencie, no, będą... Ale mi się to wszystko podoba. No... Już dwa lata temu, prawie. Półtorej roku temu, mniej więcej, przyszedłem. I tak, także no nie pokażę wam, ale... Tam fabuły było, co kot tam płakał, chodziły. Naprawdę, kurde, byle... Tam ta fabuła była tak krótka, że w zasadzie... całą kampanię można było przejść poniżej 10 godzin. No a poza Need for Speedem, no to możecie też pisać
komentarzach jakieś propozycje gierek, które chcielibyście, żebym przeszedł. No, no i prosiliśmy sobie ten wyścig, 20 koła, jakaś karta, okej. Okay. Okej, okay, nie ma lipy, aha, bo to jest speedpost, dobra, już się zastanawiam, kurde, co ja chcę na korwecie. Dobra, no i wymieniamy sobie, tak robimy parę razy. Jeszcze pokażę ten drugi wyścig. Mówię, jeden wyścig to jest góra 2 minuty. Czemu zmienić samochód? Aha, bo ja na Skyhammera wszedłem, to dalej. Tu jest ten wyścig. Zrobicie sobie tak parę razy. Jeszcze te zakłady poboczne, jak będziecie akceptować to szybko, wam to pójdzie. Są też oczywiście jakieś tam glitche. Ale pomyślałem sobie, że nie będę bugował tej gierki. Spróbuję wygrindować wszystko. Tak, żeby wiecie, żeby powiedzmy jakoś fair przejść tę grę. No bo ja uważam, że wiecie, glitchowanie no to... To nie jest takie uczciwe przejście gry. To nie jest cheatowanie, tylko wykorzystywanie jakichś tam błędów w kodzie gry. Fakt faktem, jeżeli jest i twórcy tego nie usunęli, no to czemu by nie korzystać? Ale mimo wszystko chciałbym samodzielnie wszystko zdobyć. No i nie gliczowałem do tego czasu. Żebym tylko nie musiał. Wątpię, żebym musiał, no już wszystko wymaksowane na koniec. A ten odcinek w sumie, przyznam wam się, nagrywam w sumie też trochę tylko dlatego, żeby był ten Need for Speed cały czas na kanale. Z przerwy, no bo teraz w zasadzie skończył mi się zapas, a przez ostatnie 3 tygodnie nic nie nagrywałem. Totalnie nic, taki sobie zrobiłem zapas. Oj, tutaj nie trafiłem, no ale widzicie, easy peasy. Nawet bez jakiegoś większego skupienia. 20 koła, pyk. Jakieś tam części, nie przyda się, no i easy. No i jeszcze przy okazji może się zrespi tutaj okolicy paczucha. Zazwyczaj respi się respi tutaj, w tym miejscu się respi. Jest parę miejsc na mapie, w których się respią. Akurat teraz się nie zrespiła. To też jest fajna opcja, żeby sobie zarobić. Wiecie, pościg trwa tam w tym wypadku 30 sekund z tego miejsca do... Tu jest to. Chyba dotąd. No, gdzieś tam na autostradę. 30 sekund, no i macie też 20 koła. No i żetoniki. Dobrze, więc co by tu jeszcze pokazać? Aha. Mamy prawie wszystko zebrane. Jeśli chodzi o wyczyny. Brakuje mi tam... Muszę znaleźć jeszcze 4 fotoradary, no i zrobić próbę prędkości. Ale to, co mam już odkryte, zrobiłem. Super, jeszcze została mi do pokonania ta nowa z klubu 1%. Holtzman. Oczywiście mówię o krążących kierowcach. Widzicie, tutaj na pierwszym poziomie tego nie robiłem. Jak będziecie jeszcze chcieli, może jakiś tam odcinek z tego, z lokalizacji wszystkich znajdziek. Że no to też mogę coś takiego nagrać. Tylko dajcie znać w komentarzach. A na razie no to chyba tyle. W następnym odcinku już bez przedłużania będziemy lecieli gonitwę banitów. Czy następny odcinek to chyba będą jeszcze przygotowania. O i widzicie, no i jestem w grze, może, żeby was nie skłamać, 13 minut. 13 minut plus AFK i już jest ta dostawa. Darmowa. Czuję się zbugował dźwięk. O, jest.
No i tak można sobie fajnie grindować. Nawet trzy paczuchy. No, to nie zauważyłem. Może nawet uda mi się wymaksować tę gierkę przed skończeniem fabuły. Przecież patrząc na to, że do piątku nagrałem to 1 lipca, czyli do 5 muszę przejść tę grę. To chyba nie zdążę w 4 dni wszystkiego wymaksować. Ale zobaczymy. Dobrze, dziękuję wam za uwagę, widzowie. Mam nadzieję, że mimo wszystko taki filerowy odcinek wam się spodoba. No i widzimy się już w zasadzie na ostatniej prostej. Dziękuję wam jeszcze raz i cześć.